Cześć moi drodzy, przyznawajcie się szybko, czy przyciągnął Was tutaj tytuł tego filmu? No jeśli tak, to zdradzę Wam od razu, że nie jest to żaden clickbait, faktycznie na planie filmu Nóż w wodzie działo się grubo i dzisiaj Wam zdradzę co. Bo pani Jolanta Umecka była na pewno niekwestionowaną gwiazdą tego filmu, ale na planie przeżyła niezły hardcore. Dlaczego? Co się stało? Jak w ogóle znalazła się na planie? Dziś Wam zdradzę i myślę, że naprawdę warto zostać, ponieważ jest to ciekawa historia, która mną wstrząsnęła. Musiałam się nieco uspokoić, zanim ten odcinek powstał, bo naprawdę... Natomiast oczywiście dla stałych moich widzów informacja, że wszystko dzisiaj będzie w tym odcinku tak jak zwykle, czyli opowiem Wam o drodze do kariery, opowiem Wam też, co dzisiaj u pani Jolanty słychać, jak potoczyły się jej dalsze losy po tym, jak porzuciła zawód aktorki, ponieważ tak się właśnie stało. A więc serdecznie wszystkich zapraszam do oglądania. Pani Jolanta Umecka urodziła się 17 marca 1937 roku w Warszawie. Dziennikarzowi filmu zdradziła, że całe życie marzyła o tym, żeby zajmować się muzyką. Dlatego na Akademii Muzycznej w Warszawie studiowała muzykologię. A od dziecka pragnęła właściwie uczyć dzieci muzyki. Jak to więc się stało, że spróbowała swoich sił jako aktorka? Trochę Wam zdradzę więcej na ten temat później, ale najpierw powiem Wam tylko tyle, że Roman Polański wypatrzył ją podczas jej wizyty na basenie warszawskiej Legii. Świetnie prezentowała się w stroju bikini i to wystarczyło w tym wypadku, żeby została aktorką naturszczykiem. Była wtedy na 4. roku Akademii Muzycznej. I najpierw Wam zdradzę, co się wydarzyło, a później powiem Wam dlaczego. Nie ukrywam, że dlatego, żeby trochę zbudować napięcie, ale jednak jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Otóż po premierze filmu Nóż w wodzie krytycy nie szczędzili gorzkich słów pani Jolancie. Mówiono, że jest bardziej fotogeniczna niż zdolna i że jest najsłabszym ogniwem tego filmu. I być może faktycznie nie była ona w stanie pokazać wszystkich swoich atutów, ale nikt nie zastanowił się dlaczego. No w sumie liczy się efekt, wiadomo, jeśli chodzi o ocenę filmu. Nikt nie pyta się na przykład, czemu był słaby dźwięk i czy komuś coś przeszkadzało, ale myślę, że akurat w tym przypadku jest to ważne. Roman Polański być może był wtedy młodym reżyserem, nie miał zbyt dużego doświadczenia, ale nie trudno było przypuszczać, że aktorka, która ładnie wygląda w bikini, nie do końca będzie też zdolna. Wypadało to sprawdzić. On tego nie sprawdził i już od początku miał z nią duże problemy. Krzyż Pański i podczas zdjęć i poza planem mieliśmy z moim basenowym odkryciem Jolantą Umecką. Przede wszystkim nie umiała pływać. Frykowski usiłował zorganizować jej przyspieszony kurs, ale to była strata czasu i musieliśmy zaangażować dublerkę. Jeśli chodzi o jej grę, to rzecz nie polegała tylko na braku doświadczenia, bo to przewidziałem z góry. Najbardziej irytowało mnie, że nawet w najprostszych ujęciach miałem do czynienia z osobą, która nie potrafiła zapamiętać swoich kwestii, miejsca, gdzie ma stanąć, ani momentu, kiedy ma zdjąć słoneczne okulary. Jeszcze bardziej denerwowała mnie jej absolutna bierność. No więc wygląda na aktorskie drewno. Dalej podtrzymuje swoje zdziwienie, że nie było tego widać wcześniej, że nikt tego wcześniej nie sprawdził. Ale okej. Okay. Jedno jest pewne. O ile teraz Wam przedstawiłam perspektywę Romana Polańskiego i ekipie pewnie było trudno z panią Jolantą pracować, o tyle myślę, że warto się też postawić w sytuacji pani Jolanty, bo tutaj zaczyna się dziać ciekawie. Aby zmusić debiutantkę do okazania emocji, stosowano najróżniejsze metody. Próbowaliśmy cierpliwości, łagodności, perswazji. Potem przeszliśmy do taktyki ostrzejszej, żeby dziewczyną wstrząsnąć, wyprowadzić z lunatycznego odrętwienia. Wszystko na próżno. Wreszcie zaczęliśmy rzucać mięsem. Nie przez złośliwość, lecz żeby wywołać chociaż cień reakcji, mówił Polański w autobiografii. Nie jest jeszcze grubo, prawda? No to teraz przechodzimy już do sedna sprawy, o którym mówię i przez które zatytułowałam tak ten odcinek. Roman Polański chyba nie widział w tym nic złego, bo sam w wywiadach opowiadał o tym, jak traktował aktorkę. W scenie, w której dziewczyna myśli, że chłopak utonął i nagle widzi, jak topielec wdrapuje się na pokład, Jolanta powinna zareagować. Kolejne duble nic nie dawały. Wreszcie Kostenko wpadł na pomysł, by wystrzelić rakietownicą za jej plecami. Tym razem się udało, ale byliśmy już w histerii. No i co, kretynko, pomogło? Zapytał. Odpowiedziała ze spokojem, pomogło.
No widzicie, no nie jest to zbyt sympatyczne, ale to jeszcze nie koniec. Natomiast zanim Wam jeszcze to powiem, to przytoczę Wam historię z mojego życia. Oczywiście nie była to sprawa takiego kalibru. Nie byłam na wielkim planie zdjęciowym z doświadczonymi filmowcami, nie byli to też sami faceci. Ale kiedyś miałam taką okazję, żeby współpracować z jedną marką i tworzyć dla niej kanał na YouTubie. Był to kanał modowy, miałam prezentować ubrania. Firma poprosiła, żeby stworzyć takie odcinki testowe, żeby sprawdzić, jak wypadam i tak dalej. No i na tych odcinkach testowych pracowałam ze wspaniałą ekipą, naprawdę rewelacyjną, więc odcinki wyszły super. Ja mogłam dać z siebie wszystko, zaprezentować wszystko bez stresu, cały wachlarz swoich umiejętności, bez problemu też skupić się na swojej pracy, na niczym innym. I okazało się, że dostałam tę pracę, miałam taki kanał prowadzić. Ale później do realizacji pierwszych odcinków zatrudniono już inną ekipę, z zupełnie innym podejściem. Cały czas coś szeptano za moimi plecami, operator patrzył na mnie jak na nienormalną, kiedy ja tam wymachuję tymi ciuchami, chociaż w sumie o to chodziło, więc nie wiem, czego ode mnie oczekiwał. W każdym razie jakoś mu się nie spodobała i całym sobą mi to pokazywał. Więc mimo, że ja naprawdę starałam się zrobić to, co chciałam zrobić, to, co zrobiłam za pierwszym razem, to jednak wiedziałam, że to tak nie wychodzi. Im dalej w las, tym ja bardziej się zamykałam w sobie. No i okazało się, że te zdjęcia nie wyszły i że te odcinki się nie podobały. Wiadomo, że jakość nie jest taka i tak dalej. I też trochę to na mnie spadło, bo no, nie prezentowałam się tak dobrze jak wcześniej. I tutaj właśnie chcę Wam przez to powiedzieć na tym przykładzie, że wyobrażam sobie, co mogła czuć pani Jolanta. Tutaj taka szansa. Film, aktorzy, produkcja, duże pieniądze. I nagle ty w środku, a na dodatek jesteś traktowana instrumentalnie. No myślę, że każdy by się nieco zamknął w sobie i nawet jeżeli pani Jolanta miała w sobie choć trochę ikry talentu, który mogła pokazać, to zakopała go gdzieś głęboko. I zaczęła się mocno przejmować, a świadomość tego, że nie spełnia oczekiwań Polańskiego, sprawiała, że coraz bardziej się stresowała. No i pojawiły się u niej problemy z odżywianiem. Problem dzisiaj bardzo głośno komentowany, ale wtedy nie jestem pewna, czy ktoś zdawał sobie sprawę, że taki istnieje, choć na pewno był już obecny, co udowodniło nam wiele aktorek Hollywood tamtego czasu. Na planie miała ukryte jedzenie, kiełbasę, chleb i jabłka. Podjadanie w ukryciu sprawiło, że aktorka tyła, co wywołało kolejne ataki wściekłości Polańskiego i jeszcze większy stres u Umeckiej. Jak zauważył sam reżyser w wywiadzie, seksowna dziewczyna z pierwszych ujęć przeobraziła się w pucułowatą babę. Kolejny cios. Ale to nie koniec. W książce Tak się kręciło Andrzeja Klima przeczytacie dialog. Jak on na nią wrzeszczał. Kto na kogo? Polański na Umecką. Znowu się obżarłaś? Tłusta się robisz. A była tłusta? Wcale nie była. I co ona na to? Ona nic. Buzia w kubeł. Zresztą reszta ekipy też zauważała, że Polański trochę na zbyt wiele sobie pozwalał, mówiąc delikatnie. Polański, taki mały szczun, zachowywał się strasznie wulgarnie. Miał taką lekką, skórzaną kurtkę. Na tamte czasy to było coś, ale jak się złościł, to rzucał tę kurtkę na ziemię. Wszyscy się wtedy zachowywali cichutko, a on wrzeszczał głównie na Umecką. I bardzo dbał o jej linię. No więc wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać i jakie też Polański miał wtedy podejście do współpracowników. Oczywiście różne rzeczy się dzieją na planie i wiele można wybaczyć. Moglibyśmy mieć nadzieję, że wiele się zmieniło, ale w obliczu ostatnich nowości i tych informacji, kiedy jedna aktorka coś powie, nagle się okazuje, że wiele też przeżyło jakieś traumy na planach, a przez lata o tym nie mówiły, może się okazać, że niewiele się zmieniło przez lata. Na dodatek pani Jolanta niestety była bardzo instrumentalnie na planie traktowana, o czym wskazuje kolejny pomysł reżysera na to, żeby być może ją rozluźnić. Pomyślał on, że może nie będzie tyle jadła, kiedy inne jej potrzeby zostaną zaspokojone. Tak, mam tu na myśli seks. I nawet proponowano, mówiąc krótko, żeby ktoś może się zgłosił na ochotnika, ale jakoś nie było zainteresowanych. No chociaż tyle. Choć podobno jedna osoba na planie podszczypywała trochę aktorkę, ale ta nie była zainteresowana. Polański opowiadał to sam w wywiadach, więc naprawdę ja nie demonizuję tego, że musiał mieć takie instrumentalne podejście do kobiet. Niestety. I ja tutaj absolutnie tego nie odnoszę i nie komentuję innych spraw, które później miały miejsce. Ja
komentuję tylko te, o której tutaj mówimy, więc żeby mi tam nikt nic nie insynuował, że chcę tutaj do czegoś nawiązywać. Część ekipy nawet mówiła, że pani Umecka nie miała zbyt dużego poczucia humoru, więc być może po prostu też po jej stronie była wina, ale ja szczerze mówiąc nie chciałabym się za bardzo z takimi ludźmi śmiać, którzy tak na mnie wrzeszczą i tak dalej, bo uważam, że to był po prostu błąd castingowy. Jeśli pani Umecka się aż tak nie nadawała, to po co ktoś ją zatrudniał, żeby się tak nad nią znęcać? No właśnie, tutaj wróćmy do tego. Pytanie, dlaczego Umecka w ogóle? Czemu Polański wybrał ją na tym basenie i aż tak się na nią zafiksował, że nie sprawdził podstawowych jej zdolności? Ano dlatego, że była podobna do Ewy Krzyżewskiej, moim zdaniem. A jak wiecie, Ewa Krzyżewska była wtedy już wielką gwiazdą, bo grała w Popiele i Diamencie. Dlatego też, kiedy dostała propozycję od nikomu nieznanego Polańskiego, no to stwierdziła, że ona nie ma czasu na granie w takim filmie. I oczywiście nigdzie to nie padło, ale moim zdaniem panie są tak do siebie podobne, że Polański po prostu się zafiksował, że aktorka powinna tak wyglądać. Sam przekonywał też, że bardzo zależało mu na tym, żeby odtworzenie tej roli w ubraniu wyglądała bardzo przeciętnie, ale kiedy zdejmie ubranie i prezentuje się w bikini, to by wyglądała olśniewająco, ale zapomniał o tym, że jednak w filmie nie tylko się wygląda, ale również się gra. I mimo tych wszystkich ocen, które później były dość średnie, delikatnie mówiąc, Joanna Umecka po premierze Noża w wodzie stała się prawdziwą gwiazdą. Mimo tego, że mogła mieć traumę, no wskazują na to choćby te problemy z odżywianiem, to zdecydowała się jeszcze czterokrotnie stanąć na planie filmowym. Wystąpiła w filmach takich jak Czerwone Berety, Echo i Pięciu, a także w 1966 roku w czechosłowackiej produkcji. Później proponowano jej również rolę w serialach, ale ona odrzuciła tę propozycję. Dlaczego? Być może dlatego, że przekonała się, że to faktycznie nie jest dla niej. Choć bardzo chciała, dała sobie szansę i próbowała, wiedziała, że od dziecka miała zupełnie inne marzenie. I faktycznie to się ziściło. W międzyczasie aktorka wyszła za mąż, a później realizowała się jako nauczycielka muzyki. I to świetna właśnie. A skąd to wiem? Na forum mazuryinfo.pl przy temacie Noża w wodzie, który kręcony był właśnie na Mazurach, na jeziorze Kisajno, pojawiły się wypowiedzi ucznia. Pisał, my wszyscy kochaliśmy się w naszej pani od muzyki. Uczyła klasy od 1 do 4. Mieszkała na Saskiej Kępie. Nazywaliśmy ją panią Nutką. Czyli jest to chyba jednak historia z happy endem. Ja bardzo bym chciała dotrzeć do pani Jolanty, więc może kiedy ten odcinek do niej dotrze, to mam taką prośbę, żeby się do mnie odezwała, bo szukałam kontaktu, próbowałam się czegokolwiek dowiedzieć, szukałam też aktualnych zdjęć pani Jolanty, nawet na stronach nauczycielskich, wartowałam szkoły i tak dalej. No niestety nie udało mi się. Znalazłam tylko na pewnym forum informację, że synem dziennikarki jest znany dziennikarz Jarosław Kulczycki, ale jest to informacja z forum w żaden sposób niepotwierdzona, ponieważ u pana Jarosława też nie ma żadnej informacji na temat mamy, więc być może jest to tylko przypadkowa zbieżność nazwisk, ale jestem ciekawa, jak dokładnie dalej potoczyły się jej losy, jak z jej perspektywy to wygląda, bo mamy tutaj właśnie jedną stronę, stronę reżysera, ciekawa jak aktorka by to wspominała po latach z perspektywy czasu, jak czuła się wtedy, jak czuje się z tym dziś. Na pewno byłoby to bardzo ciekawe, więc bardzo chętnie bym się tego dowiedziała. A wy dajcie znać, czy lubicie Nóż w wodzie. Na pewno film wyszedł fenomenalnie, zresztą no, był to pierwszy polski film nominowany do Oscara, więc widać, że naprawdę był to przełomowy dla polskiej kinematografii i na pewno dla samego Romana Polańskiego film. Natomiast na planie nie zawsze było wesoło, jak widzicie. No przynajmniej nie dla wszystkich. Jestem oczywiście ciekawa waszej opinii. W komentarzach chętnie przeczytam wasze zdanie na ten temat. Pamiętajcie, że w opisie, gdy go rozwiniecie, macie moje social media, możecie je odwiedzać i pamiętajcie też, żeby tutaj wpadać już niedługo, bo szykuję dla was kolejne odcinki. Być może nie aż tak przejmujące jak dziś, a może jeszcze bardziej. Musicie tutaj być, żeby się przekonać, a ja wam dziękuję za dzisiaj jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!